ziarno, które zasiałeś, wydało plon stukrotny. Ojciec wierzył, że człowiek i społeczności, że Polacy możemy wybić się ku wielkości. Poszukiwał sensu, odnajdywał go w dobrych czynach. To jest lojalność. Lojalność setek tysięcy działaczy, ludzi Solidarności, Solidarności walczącej. Lojalność do Ojca. Żył według wartości, w które wierzył. On był jednym z nielicznych, którzy byli głosem wołającego na puszczy, głosem przestrogi, głosem poszukiwania nowej, lepszej Polski, nowego, lepszego systemu, nowego, lepszego ustroju. Chciałeś, żeby w najważniejszych sprawach Polacy potrafili ze sobą rozmawiać. Lepiej niż do tej pory. Ten duch jedności chciałeś, żeby przyświecał naszym marzeniom, naszym działaniom. Zostawiłeś nas z tym zadaniem. Kręgosłup Jego Rzeczpospolitej Solidarnej. Wymarzonej Rzeczpospolitej Solidarnej. Płaczą po Tobie modrzewie i lipy, które sadziłeś. Płaczą pszczoły, które karmiłeś. Płaczą księgi, które czytałeś. Płaczemy my. Ale w tych łzach, tak jak tego pragnąłeś, niesiemy dalej Polskę. Jak żagiew, jak płomienie. Niesiemy ją ku przyszłości, ku nowym obszarom, nowym epokom, nowym wyzwaniom. Polskę wolną i czystą jak łza. Polskę prawą i sprawiedliwą. Na pożytek nam i przyszłym pokoleniom. Na chwałę Bogu.